Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nachalna promocja czytelnictwa tylko w Barłogu Literackim. Barłóg Literacki, odcinek 27. Karolina Sulej i Sylwia Hutnik. To my w zupełnie nowym anturażu mieszkaniowym. Nie przeprowadziliśmy się z Mateuszem do innego mieszkania. Przeprowadziliśmy barłóg do innego mieszkania. Ponieważ ostatnio bardzo lubimy tym barłogiem jeździć po różnych miejscach i jesteśmy w miejscu specjalnym, mianowicie w księgarni Bagatela na Pięterku w Warszawie na Placu Unii Lubelskiej. Tu będziemy teraz kręcić nasze najbliższe odcinki. Mamy nadzieję, że docenicie to, że jesteśmy w księgarni, to księgarni kameralnej, takiej, w której najlepiej kupuje się książki, ponieważ ma się bezpośredni kontakt z osobami, które w tej księgarni pracują. Bardzo nam się tu przyjemnie już umaszcza. Bardzo. Jest coś niesamowitego w tym, że barłożymy się publicznie. Znaczy, że to jest w ogóle inna przestrzeń. Tutaj przychodzą klienci, więc jeżeli będziecie słyszeć rozmowy i polecania książek gdzieś w oddali, to nie zdziwcie się, bo są tutaj z nami również żywi ludzie. W tym żywe księgarki, które za chwilkę zaprosimy do siebie, aby opowiedziały o swojej pracy i o tym, jak wygląda zaplecze księgarni i tego zawodu. Natomiast zanim to będzie, to stały punkt programu, czyli pamiętajcie cały czas o tym, że wszystko fajnie, pięknie, bardzo można założyć okulary. Ale najważniejsze, żebyśmy czytali i czytały. Tak. Karolino, co tam masz? Ja przyniosłam dzisiaj dwie książki, z których jedna już miała premierę, Marty Dzido, Kobiety Solidarności, a druga, Anny Herbich, Dziewczyny z Solidarności, będzie miała premierę zaraz. Są to dwie książki dedykowane temu, w jaki sposób kobiety uczestniczyły w solidarnościowym zrywie i w jaki sposób one pisały te historie. I co ciekawe, i to już widać po okładkach, książki napisane w zupełnie innym stylu. Mhm. Dziewczyny z Solidarności autorki Anny Herbich to książka z serii, którą może Państwo kojarzą. Są w niej również Dziewczyny z Powstania, Dziewczyny z Syberii. Jest to książka opowiadana i historia kobiet opowiadana w taki sposób, jakby one same to pisały. Takie pamiętniki i dzienniki. Autorka znika za swoimi bohaterkami. Tutaj natomiast u Marty Dzido, tak jak zresztą też okładka sugeruje, autorka jest obecna, widać, rozmawia, ocenia, przygląda się z dystansem. Tutaj poza wyborem bohaterek nie można domyślić się, co stoi za autorką, jakie opinie. Natomiast bardzo Państwu polecam czytanie obu tych książek, bo pokazuje też właśnie dobór tych kobiet walczących oraz postawa obu autorek pokazuje, jak ciekawie politycznie one się sytuują, a też polityka bardzo współczesna ostatnio się do solidarności kobiet tej współczesnej zamieszała, ponieważ jest awantura o to, że dziewczyny i kobiety organizujące czarny protest używają twórczo, zbyt twórczo, loga Solidarności z słynnym kowbojem, zmieniając go na kobojkę. Tak, tylko cała sytuacja polega na tym, że został tu użyty plakat autorstwa jednej z artystek, zresztą przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie promowany. No, cała sprawa trafiła do prokuratury, związki zawodowe oburzyły się, że związki zawodowe kobiet strajkują nie pod swoim szyldem. No, tu oczywiście jest też przestrzeń na rozmowę i dyskusję o tym, co teraz współcześnie oznacza nie tylko samo logo Solidarności, ale w ogóle to pojęcie. Myślę, że to się idealnie wpisuje w to, w jaki sposób są te książki opisane. Ja tylko powiem jeszcze, że Marta Dzido jest współautorką, nie tylko napisała książkę, ale jest współautorką filmu Solidarność według kobiet. Bardzo serdecznie polecamy do obejrzenia. Tak, ja tylko jeszcze powiem, że nawet jak kogoś nie interesuje tak zwana wielka historia, a interesują go małe psychologiczne aspekty bycia kobietą w sytuacjach skrajnych, jest tu na to mnóstwo przykładów. Jednym z moich ulubionych jest Jadwiga Sztanickiej, która opowiada, że najbardziej będąc internowaną brakowało kosmetyków i kiedy stawiała się na rozprawę, pomalowała oczy tuszem do rzęs zrobionym z popiołu od papierosów zmieszanym z jakąś tłustą mazią, która była chowana w pudeczku za ubikacją, więc jakby cały aspekt od wielkich ideologicznych wzlotów po takie najmniejsze codzienne sposoby radzenia sobie jest w tych książkach i no, pozycje obowiązkowe, myślę, dla wszystkich dziewczyn, które teraz bawią się i kobiet, tak jak określają to nasi politycy w zaangażowanie społeczne.
Ja natomiast przygotowałam dzisiaj równie smaczne książki, chociaż nie o polityce i o zwrotach społecznych, a o tym, co ta codzienność nam daje. David Foster Wallace, nieżyjący już autor, który w Polsce znany jest m.in. z książki, o której mówiłyśmy jeszcze w Cappuccino z książką, zdaje się, z Anią tak Kałużą, prawda? Czyli krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi. Teraz nowa w miarę na polskim rynku książka, zbiór esejów, rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. Tytuł nawiązuje do jednego z rozdziałów i esejów tego autora, który opowiada o tym, jak to został przez Harper's Bazaar wysłany w rejs i który mu się kompletnie nie podobał i w taki po prostu naprawdę złośliwy, straszny sposób opisuje, co tam się działo. Ale to jest autor, który zasłynął już z tego ciętego języka, ale nie chodzi to tylko o tak zwane kontrowersje, które krytyka literacka, a zarazem czytelnicy uwielbiają i się nimi rozsmakowują, tylko o taki styl pisania, który obnaża nie tylko język, którym się posługujemy, ale też pewne jakieś takie nasze przyzwyczajenia, w które brniemy, w dużej mierze związane również z popkulturą, ale na przykład z różnymi grupami twórczymi. I w eseju Telewizja a fikcja amerykańska natrafiłam na bardzo interesujący fragment o pisarzach i pisarkach. Brzmi on tak. Autorzy fikcji literackiej mają szczególną skłonność do lubieżnego oglądactwa. Lubią się czaić i gapić. Są urodzonymi oglądaczami. To oni w metrze gapią się tak nonszalancko, że człowiekowi robi się straszno. Niemal jak drapieżniki. A to dlatego, że sytuacje ludzkie są żerstwą pisarzy. Autorzy fikcji literackiej obserwują inne istoty ludzkie z tą samą motywacją, która każe gapią zwalniać przy wypadku samochodowym. Lubują się w wizji siebie samych jako świadków. I tak dalej temu podobne. Myślisz, że reportażyści i antropolodzy mają inaczej? No ja myślę, że to nie jest tylko twój przywilej, Sylwia. Lubieżne podglądactwo. Lubieżne podglądactwo. Z tym was zostawiamy, jeśli chodzi o w tym tygodniu wybór lektur, które przygotowałyśmy z Karoliną. A teraz czas powrócić do tematu chyba głównego naszego odcinka, to znaczy miejsca, w którym się znajdujemy i księgarni. Księgarnia Bagatela na Pięterku. I teraz czas, aby zaprosić do naszego barłogu gospodynię. Dzień dobry, Iwona Tomaszewska. Dzień dobry, Kasia Daniluk z księgarni Bagatela na Pięterku przy Placu Unii Lubelskiej. Jestem tak podekscytowana, że już nawet tak się tutaj uchyliłam do tych pań, ale przygarniamy do barłogu, zdecydowanie. Siedzimy jak na grzędzie, ale to jest bardzo miłe, ponieważ po pierwsze jesteśmy w księgarni, a ja jako absolwentka liceum księgarskiego całym sercem jestem za zarówno zawodem księgarza czy księgarki, prawda? Bo księgarki. Tak można o was powiedzieć. A po drugie bardzo się cieszę, że to jest kameralna księgarnia i taka, do której można wpaść i mieć pewność, że osoby, które nas obsługują, wiedzą, co chcemy kupić, wiedzą, w jaki sposób nam lekturę doradzić i wiedzą, w którym miejscu się znajdują, co nie jest takie oczywiste w niektórych innych księgarniach. Bardzo nam miło. Bardzo nam miło, staramy się zawsze sprostać oczekiwaniom. A jakie te oczekiwania są? Czy one są takie przewidywalne, to znaczy, że jak są nowości, to przychodzą klienci po nowości, czy raczej mają jakieś wyszukane żądania, które panie, jako że są właśnie tak na wyciągnięcie ręki i tak merytoryczne, to mają za zadanie spełniać, bo trochę wstyd w takiej większej księgarni, jak zapytać. Znaczy pewno i trochę z jednej strony i z drugiej nowości jak najbardziej. Cechą charakterystyczną powiedzmy tego typu księgarni jak nasza jest to, że my jednak 90% klientów to są nasi stali klienci. Hmm. Oni tu przychodzą po pewne rzeczy, z pewnymi oczekiwaniami. Hmm. Owszem po nowości, ale i po wydawnictwa niszowe, bo myślę, że cechą charakterystyczną niezależnych, małych, kameralnych księgarni jest to, że mają trochę inną ofertę księgarską. Sięgają czasami po książkę trudniejszą, mniej dostępną, mniej nakładową, nie taką może stopki wielkich sieci, ale proszę mi uwierzyć, naprawdę jest spora grupa odbiorców poszukująca tego typu książki. Właśnie trochę innej, trochę trudniejszej, trochę bardziej niszowej. I myślę, że my niedocenionej często. Znaczy, niekoniecznie niedocenionej. Czasami może tak nie
reklamowany, może w ten sposób. No dobrze, ale z racji tego, że mamy możliwość zadać te wszystkie pytania, które kiedykolwiek chcieliśmy zadać żywym księgarzom, ale baliśmy się zapytać, to moje pytanie będzie z takiej serii na inno głupich. Skąd książki biorą się w księgarni? Czy panie muszą z torbami chodzić do hurtowni czy wydawnictw? Na szczęście. Jak to się dzieje? Czy panie mają katalog, w którym zaznaczają co chcą, czy ktoś odgórnie narzuca? Długo by opowiadać o tym, jak ten rynek się zmieniał. Teraz oczywiście on jest bardzo taki zinternetowany. Oczywiście jako księgarz posługuje się innym słownictwem i jakby, no nie wiem, jak to ładniej nazwać fachowo. Generalnie na szczęście nie musimy chodzić z torbami. I mam nadzieję, że nie pójdziemy. Książki przyjeżdżają do nas same. Zamawiamy je zazwyczaj w hurtowniach, bazując na katalogu, który jest nam udostępniony. Mamy koszyk. Generalnie wygląda to podobnie jak przy zakupach w jakichś sklepach internetowych. Tylko oczywiście mamy inne warunki i tak dalej. Książki do nas przywozi pan z hurtowni, ewentualnie kurier. Ale też współpracujemy bezpośrednio z wydawnictwami. Wtedy to wygląda troszkę podobnie, natomiast bardzo często jesteśmy też jakby zaprzyjaźnieni z wydawcami. Przyjeżdżają do nas przedstawiciele wydawnictw, którzy są w tej chwili właściwie tylko takimi opiekunami i nad nami jakoś tak czuwają i patrzą, czy wszystko jest, co powinno być. Natomiast albo też pytają o nasze oczekiwania i wtedy zamawiamy książki, które też właśnie w ten sposób przyjeżdżają. A czy na przykład jest tak, że niektóre wydawnictwa robią pewnego rodzaju, no nie chcę robić spiskowych teorii, ale naciski, żeby pewne tytuły wprowadzać? No bo mówi się o tym, jeszcze pamiętam, że uczyłam się w liceum księgarskim, że książka to nie jest towar, a księgarnia to nie sklep. No ale wszyscy wiemy, jak ten rynek teraz wydawniczy wygląda. Czy zdarzają wam się takie sytuacje, w których wydawnictwa za wszelką cenę próbują wepchnąć zwierzenia celebrytów albo... Nie. Myślę, że akurat w naszym przypadku to nie jest ten sposób. To znaczy, bo my jako współwłaścicielki księgarni mamy pełną możliwość decydowania o tym, co chcemy. Czyli jest to autorska księgarnia. Tak, oczywiście. Wydawcy jak najbardziej przedstawiają i oferują nam nasze... No czasami wiadomo, jest to na przykład jakaś promocja, że wtedy na przykład większa ilość, ale decyzja należy tylko i wyłącznie do nas. I myślę, że... Znaczy, żeby to źle nie zabrzmiało. Pewien rodzaj książek, które mamy, które sprzedajemy, wymagają od nas nasi klienci. No tak, bo to też tak, jest jakby tak. Tak jak mówię, nasi klienci z reguły są naszymi klientami od, znaczy na górze jesteśmy od 3 lat, ale kiedy księgarnia była na dole od 17 lat, więc umówmy się, że my znamy swoich klientów. No tak, i oni też wiedzą. Oni wiedzą, po co chcą do nas przyjść, nawet jeżeli książki nie mam na półce w danej chwili, wiadomo, mamy ograniczoną powierzchnię i nie możemy mieć wszystkiego, ale myślę, że też i nasze jak gdyby gusta literackie, znajomość klientów powoduje, że mamy wszystko to, co powinnyśmy mieć. Dokładnie. Czasami zdarza nam się zamawiać jakąś książkę konkretnie, na przykład dla pana Mariana, albo powiemy, że na pewno przeczyta, będzie ją chciał. Także no, jakby formy nacisku na nas nie działają. I ostatnie pytanie dotyczące w pewnym sensie i księgarni autorskiej, i tych księgarni kameralnych, którą wy prowadzicie. Mówi się tak wiele o tym, że teraz rynek księgarski jest bezwzględny, od pisarzy przez również czytelników, nabywców. Jak to jest mieć księgarnię kameralną, autorską w skomercjalizowanym mieście? Ciężko, trudno. Wydawało się, że tak podejrzewałam tą odpowiedź. Ale 11 lat to... No właśnie. Tak, ale to się szalenie zmienia. Znaczy my się też w pewnym sensie musimy zmieniać, trochę dostosowywać do rynku. Do tej komercji. Do tej komercji. Miasta. No niestety, też nas to dotyczy. I tak jak w większości księgarni kameralnych. Tak, mamy dni takie, jak to powiedziała nasza zaprzyjaźniona księgarka Ula Jankowska, jak wam się podoba, że są dni, kiedy zastanawiamy się, czy otworzyć
drzwi, a są takie dni, że że nie możemy ich zamknąć. No, że nie możemy ich zamknąć. Na pewno jest to wspaniały zawód, wspaniały sposób na spędzenie życia, chociaż w naszych warunkach nas jako społeczeństwa jednak no nie do końca czytającego, co tu dużo mówić, też niezamożnego, bo ja myślę, że jednak dużym takim ogranicznikiem w czytelnictwie polskim są jednak ceny książek. Tak. Myślę, że gdyby były niższe, zdecydowanie większa liczba osób decydowałaby się na zakup, zwłaszcza dotyczy to starszych ludzi. Mhm. Ja po prostu widzę, że oni z chęcią chcieliby mieć tą książkę, chcieliby ją kupić, natomiast powiedzmy 50 zł jest dla nich barierą nie do przekroczenia. 500 plus na książki. 500 plus jak na najbardziej, książki. Nawet 1000 plus na książki. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. I będziemy razem z paniami na halnie promować czytelnictwo. Tak, jest. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy klientów. Zapraszamy za tydzień.